Was witam na moim kanale i w dzisiejszym wideo uzdrowisko w Polsce przez Biskit Niski. W Polsce jest 45 uzdrowiskowych miejsc, z czego 11 znajduje się na Dolnym Śląsku. Ale jakie jest najmniejsze uzdrowisko w Polsce, czy wiecie? Na pewno znacie Kołobrzeg, Szczawice, Polęczyk, Krynica Zdrój. Ale czy słyszeliście kiedykolwiek o Wapiennym? Zabieram Was w to przepiękne, ciche, klimatyczne, uzdrowiskowe miejsce. Wapienna położone jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie gorlickim gminie Sękowa. Oficjalnie status uzdrowiska Wapienne ma od 35 lat, ale tak naprawdę z wód liczniczych już korzystane od 170 lat. Proszę. Tańce też są w każdą sobotę. Na pewno nie będziecie się nudzić. Fragment miejscowości wchodzi w obszar Magórskiego Parku Narodowego, a pozostała część znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu. Do uzdrowiska przylegają rozległe obszary leśne porośnięte drzewostanem mieszanym, będące częścią Puszczy Karpackiej. Słynne miejsce Wapienne, tutaj przyjeżdżali na liczenie nawet żołnierze armii Napoleona. Niestety historia tego miejsca nie była łatwa, był niszczony aż 4 razy. Ówczesny zakład zdrojowy posiadał 3 willy i łazienki liczące 50 wannien. Niestety wskutek pożarów z 1878 roku i 1894 roku ośrodek uległ zniszczeniu. W latach 1904-1906 nastąpiła jego odbudowa. Jednakże w czasie zawirowań I wojny światowej zakład ponownie został zniszczony. A tam właśnie domek, w którym ja mieszkam. Tutaj się odbywają zabiegi rehabilitacyjne. Kolejną odbudowę datuje się na lata 1920-1924. Pewną ciekawostką jest fakt, że w okresie międzywojennym, w odróżnieniu od większości polskich uzdrowisk, dzięki temu, że miejscowość znajdowała się w rękach chłopskich, w Wapiennym leczyło się mniej zamożne warstwy społeczne. Głównie okoliczne chłopstwo i mieszaństwo. Stanowiło to spory ewenement, ponieważ w ówczesnym czasie zarezerwowane było głównie dla elit. Podczas II wojny światowej powtórzył się niestety czarny scenariusz i zakład zdrojowy został kolejny raz zniszczony. Te domki przed państwem obecnie się remontują, więc będą jeszcze piękniejsze. A od lipca do sierpnia można sobie popływać w baseniku. Mariam, tu jest tak jakby luksusowo. Jestem tu sama. Cała grota solna dla mnie. Początki okresu powojennego były dla uzdrowiska okresem dosyć trudnym. Przez długi czas nie mogło ono nawiązać do czasów swojej najlepszej przedwojennej świętości. A jednym przejawem działalności leczniczej była częściowo odbudowana i uruchomiona w 1940
1998 roku namiastka zakładu uzdrowiskowego. Taka pani Irenka, co pięknie maluje. Reklama robię tu, pani Irenka piękna. Tak, reklama do zakupu również. Jedyne w swoim rodzaju. Przepiękny, ten jest piękny. I ten piękny. Wszystkie są bardzo ładne. W tym miejscu możecie się napić przepysznej kawy, pogadać z przecudowną panią Irenką i zakupić prezenty. Restauracja Astoria, bardzo dobre jedzenie, domowe, tak jak lubię. Trochę historii o miejscowości. W 1546 roku Zygmunt Stary nadał Mikołajowi z Mięciny przywilej lokacyjny, na mocy którego powstała wieś Wapienny. Według jednej z wersji nazwa miejscowości może mieć zarówno polskie, jak i ruskie pochodzenie, wywodzi się od potoku Wapienny. Natomiast druga z wersji podaje, że nazwa pochodzi od nazwy gór Wapienna, która to z kolei swoją nazwę zawdzięcza licznym występującym na niej wapieniom. We wczesnych czasach, zwłaszcza w terenach górzystych i trudnych do uprawy, powszechna była lokacja miejscowości na prawie wołoskim, które w Polsce upowszechniło się pod koniec XV wieku. Prawo wołoskie było prawem osadniczym, obejmujące zbiór norm, regulujące stosunki pomiędzy właścicielem a osadnikami i cechowała się głównie przyjmowaniem pasterskich form prawnych i gospodarczych. Ale w praktyce mieszkańcy tego typu wsi opłacali czynsz w naturze, oddając panu na przykład jedną z każdych 20 owiec, które hodowali. Posiadali też większą swobodę przemieszczania się. Należy zaznaczyć, że był to proces społeczny, a nie etniczny. W okresie międzywojennym Wapienne zamieszkiwane było przez ludność grekokatolicką. W 1947 roku, głównie po wysiedleniach w ramach akcji Wisła, wieś została wyludniona i uległa zniszczeniu. W późniejszym okresie została zasiedlona ponownie w większości przez dawnych mieszkańców, którzy powrócili z ziem zachodnich. Obecnie we wsi mieszka kilka rodzin rynkowskich, nikt już jednak nie uprawia tradycyjnego rzemiosła. A szkoda. W ogóle to chciałam Wam jeszcze raz zwrócić uwagę na to, jak cudownie ludzie tam pracują. Pozdrawiam Pani Kasię, która jest menedżerem właśnie uzdrowiska Wapienny. Przecudowna osoba. Naprawdę zadbają o każdego. Pamiętam nawet, że zaproponowali mi kanapki na wyjazd, bo właśnie wyjeżdżałam i nie zjadłaby kolację. Więc to nie chodzi o to, że proponuję, tylko chodzi o sam fakt, że naprawdę dbają o gości. I oczywiście pozdrawiam pozytywną, przecudowną panią Irenkę. Jeżeli oglądacie, to serdecznie Was pozdrawiam. Jesteście cudowni. Mam nadzieję, że ciekawy był dla Was odcinek, tym bardziej, że to miejsce naprawdę nie jest takie, o którym wszyscy mogą wiedzieć. I właśnie to jest najfajniejsze. Lubię poznawać nie tylko te znane miejsca w Polsce, no bo wiadomo, których wiele z nas wiedzą, ale również te, które właśnie można odkrywać. Pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować mój kanał, no bo popatrzcie na moje ręce, naprawdę, jak ja się poświęcam. I do zobaczenia w kolejnych wideo. Wszystkim pa!